Powoli kończy się rok liturgiczny, i jak co roku, końcówka tego roku zdominowana jest tematycznie myślami o końcu czasów, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów. Nie jest to oczywiście temat jakoś wybitnie właściwy końcowi roku, no wręcz przeciwnie, to temat, który tak naprawdę cały czas obecny jest gdzieś tam w liturgii. Można nawet powiedzieć, że to taki wiodący temat no, chyba w historii Kościoła. Bo przecież, jeśli tak dobrze pomyśleć i przeanalizować, no to na co czekają dzisiaj wszyscy chrześcijanie? No właśnie na powtórne przyjście Mesjasza, powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Tak jak kiedyś Żydzi z tęsknotą wyczekiwali przyjścia ich Mesjasza, i niestety w większości przegapili ten moment, tak my dzisiaj no, czynimy to samo. Przecież w tych naszych modlitwach, odmawiając codziennie, choćby modlitwę Ojcze Nasz, nieraz kilka razy na dzień, prosimy przyjść, królestwo Twoje. No, co można zinterpretować jako pewnego rodzaju wołanie. By Chrystus powrócił do nas na końcu czasów jako Król, jako Pan świata, by zapanował na ziemi, by to Jego Królestwo w końcu w pełni zapanowało. Jeśli zaś y, przeanalizujemy liturgię mszy świętej, to może nas nawet zaszokować, ile razy tam Kościół woła wręcz o powtórne przyjście Jezusa, albo ile razy akcentuje swoje oczekiwanie na to wydarzenie, na to powtórne przyjście. Na przykład, gdy kapłan rozpoczyna mszę świętą, to często mówi, używając takiego pozdrowienia, łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. A dalej w akcie pokutnym słyszymy czasem słowa Panie, Synu Jednorodzony, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmił się nad nami. W wyznaniu wiary co niedzielę powtarzamy słowa o Jezusie, że wierzymy w niego, który powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Po przeistoczeniu często padają słowa: Oto wielka tajemnica wiary, i jednogłośnie odpowiadamy na nie. Głosimy śmierć Twoją, panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy twego przyjścia w chwale. W modlitwie zwanej embolizmem znów kapłan wypowiada takie słowa Wybaw nas Panie od zła wszelkiego, obdasz nasze czasy pokojem itd., abyśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana w chwale. Można więc śmiało powiedzieć, że o nic chyba tak mocno i dobitnie Kościół się nie modli, nie woła i, i na nic tak mocno nie oczekuje jak właśnie na powtórne przyjście Jezusa w chwale na końcu czasów. Mówiąc w skrócie, żyjemy tu na Ziemi ciągle oczekując Mesjasza, oczekując Jego powrotu. Oczywiście pytanie, na ile robimy to świadomie, na ile robimy to szczerze, to jest inna sprawa. Gdyby Jezus nagle powiedział: Ok, skoro tak prosicie. To ja już idę, już przychodzę. To ilu z nas by się ucieszyło, a ilu wpadło w popłoch? Boże, gdzie tu jest najbliższy konfesjonał? Dzisiejsza dobra nowina, dzisiejsza Ewangelia, jest właśnie jedną z tych tak zwanych eschatologicznych mów Jezusa, czyli tych dotykających tematyki końca świata i jego powrotu. I choć opisuje ona dosłownie wydarzenia, jakie rozegrały się w Jerozolimie niecałe 40 lat po śmierci Jezusa, no to jednak nikt nie ma wątpliwości, że to także jest zapowiedź końca czasów. A co z tej zapowiedzi możemy wyczytać? Ano po pierwsze, to to, że no świątynia jerozolimska chluba ówczesnych Żydów będzie zburzona. Czy można tę zapowiedź jakoś aplikować bezpośrednio do naszych czasów i, i przenieść, no powiedzmy, choćby na kościół? Trudno powiedzieć. Niektórzy no, w ogóle nie dopuszczają takiej myśli, że kościół może kiedyś przestać istnieć, jak ta świątynia w Jerozolimie. Ale może w przepowiedni chodzi bardziej nie tyle o istnienie czy nieistnienie kościoła, ale bardziej o te dumę i wyobrażenie Żydów niż o samą ruinę. Wszak gdyby dobrze popatrzeć, to ta świątynia jerozolimska mimo wszystko jakoś tam stoi do dziś. Owszem, pozostał z niej tylko mur, ściana zachodnia, fragment, ale jednak te kamienie tam są. A więc. To może nie tyle Kościół końca czasu legnie w gruzach, ale legnie w gruzach nasze wyobrażenie Kościoła, nasza duma, może czasem, legnie w gruzach wszystko to, co jakby nie jest Jego istotą, albo jest może jakimś wykoślawieniem. Może zostanie on odarty z błyskotek drogich kamieni, które wcale nie stanowią Jego istoty. A niektórym może się wydaje, że one są najważniejsze w Kościele, właśnie. Co to za błyskotki? No, można by spekulować, ale czy one mają znaczenie? Czy to jest ważne? Może ważniejsze jest, byśmy po prostu odzierali się z tych naszych bardzo ziemskich czasami wyobrażeń Kościoła i odkrywali jego istotę, rdzeń, to, czym Jezus chciał, by Kościół był. Dalej Jezus zapowiada, że pojawią się fałszywi prorocy, wieszczący koniec świata, ale także fałszywi Mesjasze, czyli Jego zbawcy. I tacy kiedyś już powstali. Szymon z Perei, niewolnik Heroda, Atronges, Judasz z Galilei, manachem Ben-Juda, Teudas, Jan z Goszali, Szymon Barkochła i Kilku innych. Jezus przed takimi ostrzegał. Nie idźcie za nimi. I dzisiaj świat ma takich swoich fałszywych proroków, jakichś wizjonerów, wieszczów, jakichś tam YouTube'owych czy internetowych przepowiadaczy końca świata, albo też ideologów, mędrców, którzy wiedzą, jak uszczęśliwić ludzkość, jak zbudować raj na Ziemi. Takich współczesnych mesjaszy. Odpowiedź Jezusa jest jednak jasna i prosta. Nie podążajcie za nimi, nie za prorokami, ani za mesjaszami, zbawcami obiecującymi wam szczęście tu na ziemi. Nie idźcie za nimi to zwodziciele. I Kolejna wskazówka z dzisiejszej Ewangelii to zapowiedź wojen i trzęsień ziemi oraz jakichś znaków na niebie. One pojawią, pojawiają się często symbolizując czy zapowiadając jakieś chwiejące się fundamenty społeczne czy nawet kosmiczne stworzonego świata, ale one nie oznaczają jeszcze bliskiego końca. Jezus wyliczając je, wskazuje na Boga jako na tego, który po prostu nad nimi panuje i może także nimi wstrząsać, ale po to, by okazać tę swą władzę, by przypomnieć ludziom o tej władzy i tak, żeby poprzez te znaki no, niejako wezwać do nawrócenia, otworzyć ludziom oczy i serca. I wreszcie ostatnia wskazówka i ona jest stale aktualna. Czas poprzedzający sąd, to czas wielkich prześladowań uczniów Chrystusa. Jest to jednocześnie czas okazji, dodawania świadectwa swej wiary i miłości do Niego, a taki czas to my mamy przecież w kościele codziennie.